Witajcie serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. I dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, gdzie się dzieje akcja gry Gothic 1. Szczegółowo wszystko opowiedzieć, co jest ważne. To ogólnie jest seria z opowieści z serii Gothic. Gothic, Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3. Różne modyfikacje, miasta, lokacje. Najpierw sobie pojedziemy szczegółowo w Gothic 1. Po kolei każdą część opiszemy. Oczywiście nie czwórka, niż mieć logów, bo to już nie ma sensu. A potem przejdziemy do opisu lokacji, modyfikacji i tym podobnych. Więc mam nadzieję, że spodoba ci się ta seria i od razu możesz sobie zalajkować naszą stronę Świat Gothic. Jest na Facebooku, właśnie tutaj się teraz wyświetla, link w opisie. To zaczynajmy. Przed akcją Gothic 1 dzieją się różne rzeczy. Po pierwsze, orkowie zagrażają całemu królestwu Myrtany. Król Robar II wraz z mowie z najlepszymi magami wysyła 12 magów, aby ochronili cenne złoża rudy pod przykrywką zapobiegania ucieczki więźniów z kolonii karnej, gdzie znajdują się ogromne złoża rudy. No i właśnie wysyłał tam tych magów, aby oni stworzyli magiczną barierę przeciwko orkom, żeby orkowie nie zdobyli tych terenów. Ale co się okazuje? Podczas wykonywania bardzo delikatnego zakręcia coś idzie nie tak. Bariera, zamiast mieć obszar jednej kopalni oraz kilku wieżyczek strażniczych, rozszerza się na całą kolonię, zamykając też magów. Magowie wtedy jeszcze nie byli zrzeszeni, co było też błędem pilania Bites, ponieważ jest to nie zgodne ze scenariuszem innych części, ale no nie mieli wtedy jeszcze pewności, że będą to nagrywać. Ale tak, magowie byli niezrzeszeni, więc od razu podzielili się na... Najpierw się, jakby to powiedzieć, osiedlili, ale po jakimś czasie podzielili się po odejściu Xardasa na magów wody i ognia. Ale mniejsza z tym. Tuż po właśnie tych wydarzeniach z nieplanowanym rozszerzeniem się bariery, w starym obozie wybuchł bunt. Buntownikami dowodził Gomez oraz jego pomocniczy, czyli Kruk, Bartolo i magnaci, Arto i tym podobni. Przejęli oni władzę w zamku bardzo szybko. Wybili całą straż zamkową i gwardię królewską, a resztę powiesili na placu koło areny. Po jakimś czasie już władzy Gomeza od obozu odeszła grupa najemników Lee. Razem z kilkoma kopaczami oraz innymi ludźmi założyli oni nowy obóz. A jednymi właśnie z jego założycielami był Homer oraz Ryżowy Książę. Oczywiście zamieszkali tam też magowie wody, którzy byli bronieni przez najemników Lee, którzy chcieli jakoś się wydostać z bariery. Pracowali oni cały czas nad wydostaniem się z doliny i gromadzili ogromne ilości rudy, aby ją zdetonować. Po jakimś czasie objawień dostał Iberion, późniejszy guru Bractwa. Razem z wiernymi sobie ludźmi poszedł tam, gdzie mu wskazał śniący, czyli na bagna. Znaleźli tam świątynię i od tej pory służyli śniącemu. Zbudowali tam obóz, no i oddawali się rytuałom oraz dawania, nie wiem, jakby to powiedzieć, satysfakcji śniącemu. Była to taka armia śniącego. I dzięki niemu opracowali sobie swoją magię runiczną na poziomie czwartego kręgu. Więc w tym zgliszczu mamy trzy obozy. Mamy też trzy kopalnie. Starą, nową oraz opuszczoną. Stara kopalnia należąca do starego obozu. Największa. Dalej. Nowa kopalnia należąca do nowego obozu została odkryta tam niedługo po założeniu obozu. Jest dość średnia. Nie mamy tam dostępu aż do 5 rozdziału. Jeszcze jest jedna opuszczona kopalnia, która się zawaliła niedługo przed rozpoczęciem historii Gothic. Jeszcze przy tworzeniu bariery najpewniej była, lecz nie wiemy tego. No i tak. W tym całym zgliszczu znajdujemy się nagle my. Trafiamy jako bezimienny człowiek do kolonii karnej. Zostajemy tam zrzucani. Przed tym jeszcze biurokrat wręcza nam list. Spadamy i
Oczywiście od razu zostaliśmy ochrzczeni chrztem wody. Przychodzi do nas Diego. Oferuje nam pomoc, idziemy z nim do obozu. Teraz jesteśmy zdani całkowicie na siebie. Możemy dojść do każdego, jakiego chcemy, obozu. Możemy zrobić, co chcemy. Możemy sobie teraz zbierać przedmioty swoje. Oraz, no ogólnie, co robisz, to robisz. Na początku jesteśmy jako chłopcy na posyłki. Ale oczywiście potem już pniemy się po szczeblach kariery, aż zabijemy śniącego. I to chyba każdy wie. I nie o tym jest ta seria. Więc kontynuując. Główne punkty kolonii górniczej to... Cytadela, która jest najwyższym punktem w całej kolonii. Nie wiadomo, do czego ona służyła. Wiadomo tylko, że runęła pod wpływem trzęsienia ziemi. Tak na marginesie było ich około 3. Też raz przez to wieża Slaraxardasa runęła. Ale nieważne. Dalej. Jeden z ważniejszych punktów jest twierdza namiestnika górniczej doliny. W starożytnych czasach był namiestnik, który tym wszystkim rządził. Znajduje się tam właśnie akt własności górniczej doliny, więc to jest bardzo cenna rzecz, gdyż jest on nadal ważny. Ogólnie rzecz biorąc, twierdza jest bardzo mocno ufortyfikowana, lecz niestety zajęta przez potwory, więc osiedlić się tam nie mamy co. Potem oczywiście z Lesterem ją przeszukamy i znajdziemy akt własności. Dalej. Kolejnym ważnym punktem jest klasztor zmiennokształtych, najpewniej druidów Adanosa. Bardzo możliwe, że zmiennokształtni nadal żyją, gdyż po przeszukaniu tego wszystkiego nagle w jednym z miejsc pojawia się troll, którego wcześniej tam nie było. Więc bum. Możemy sobie pomyśleć. Oni mogli przeżyć te kilka tysięcy lat. W końcu byli bardzo zdolnymi druidami. Być może też te zębacze, które są na placu, są tymi druidami. Nie wiemy tego. Możemy się tylko domyślać. Oczywiście na końcu dam mapę zaznaczonymi miejscami, jeśli ktoś jest nowicjuszem jakimś. Więc przejdźmy dalej. W Korinis, czyli przepraszam, w Górniczej Dolinie, znajdują się aż 2 wieże Xardasa. Tylko w Górniczej Dolinie, w Korinis jeszcze jedna. Ogólnie jest pierwsza, zawalona, która jest o wiele większa. Znajduje się ona na jeziorze, została zawalona w wyniku trzeciego trzęsienia ziemi, które nawiedziło jakoś tak 20 lat, może 10, nie wiadomo kiedy, po założeniu bariery. Myślę, że tak 7 lat max. Istnieje też druga wieża Xardasa i tam, aby się dostać, musimy rozwiązać zagadkę golemów. Czyli odpowiedniego golema musimy zrobić odpowiednim środkiem, ale to nie jest na ten odcinek. Druga wieża Xardasa, oczywiście z lokum naszego Xardasa, który nam będzie towarzyszył przez wszystkie części. Ale to też nie o tym mowa, więc kontynuując. Niedaleko wieży Xardasa, na drugiej ścieżce od rozgałęzienia, znajduje się droga do miasta orków. Orkowie z Korinis są całkiem innej rasy niż te z Myrtany, ponieważ nie są rozumne, mają inny kolor skóry, oraz inne hierarchie, oraz inne budowle. Więc różnią się praktycznie wszystkim, oprócz tego, że są orkami. Bronie są bardzo podobne, czyli klusz Tarach, klusz Warok. To akurat jest bardzo podobne, choć nie wiemy, skąd oni przybyli. Najpewniej, no, oni byli rdzennymi mieszkańcami wyspy. Wiadomo tylko, że to oni przyzwali świętego, gdyż chcieli pokonać wrogie klany. No i pokonali. Mają oni miasto, tu macie teraz zdjęcie, więc kontynuujmy. A teraz przejdźmy do rzeczy, jaka jest przyczyna rozszerzenia się aż takiej na takie rozmiary bariery. Otóż sprawa jest prosta. Magowie nie wiedzieli o tym, że pod starym obozem gdzieś leży śniący. I to on nieświadomie swoją mocą rozszerzył barierę. I dopóki on nie umarł, bariera musiała trwać. Świątynia Świącego była tak ogromna, że najpewniej kończyła się ona właśnie przy starym obozie, pod starym obozem. I tam właśnie było leże Świącego, dlatego to jest środek kolonii. I taka jest tym rzecz. To wszystko jest wina Świącego, ale
Sama rzecz biorąc, że rozsypanie się bariery to też wina śniącego. Ponieważ zabrakło tej mocy, bariera nie wytrzymała i pękła. I to on powołał tą barierę i on ją zniszczył, za pomocą oczywiście bezimiennego. Więc wiecie, myślę, że to raczej już tyle w dzisiejszym odcinku. Może będzie druga część Gothica 1, ale już w następnym odcinku Gothic 2. Strzała.